Dzień dobry Państwu. Późnym popołudniem piątkowym. Mam taki plan dziki i niecny. Nagrać dzisiaj 3 lub 4 filmy, bo muszę zrobić zapaśnik tak zwany, bo nie będzie mnie na weekend, bo wyjeżdżamy z królikiem za miasto do Kniei. Będziemy w Kniei buszować. Albo w buszu kniejować będziemy. Dzisiaj jest sobota oficjalnie, według tego co na filmie nagrywam jest sobota. Także mamy sobotnią pogadankę, dzień dobry w sobotę. Aczkolwiek jest piątkowe popołudnie. Ale piątkową pogadankę nagram wam potem, bo nie mam weny. Natomiast co chciałem powiedzieć? No chciałem się poodnosić troszeczkę do państwa komentarzy, proszę państwa. Tak w ogóle wasze zdrowie. Otwieram sobie pierwsze piwko w oczekiwaniu na królika, który ma tu zjechać za czas jakiś, za 3 godziny. Aż. Bo mi się praca trafiła na zlecenie. No, jaki pracuj z niego. Przepierdzielił kasę, to musi robić teraz. Się w Tajlandii chciało być, to się trzeba zapierdzielać. W ogóle jestem zmęczony, wam powiem. Ale tak. Muszę się pożalić chwilę. Bo jestem zmęczony. Nie życiem nawet. Nawet nie egzystencją. Jestem po prostu kurwa zmęczony, bo się nanosiłem dzisiaj desek. No, bo nam przeprowadzkę w pracy zrobili. Fajnie, bo zrobili nam większy taki open space. Mamy z dziadkiem. Co prawda dziadka nie było cały tydzień. Piękny tydzień. Nie, bo dziadek jest męczący. On ma te swoje takie starcze rutyny i w ogóle, które są niereformowalne. On jest niereformowalny. Tłumaczę mu to. Jak będziemy to robić w ten sposób, będzie sprawniej. Odwróćmy może troszeczkę kolejność wydarzeń, które robimy. Nie wiem, wiele czemu, a bo tu się tak zawsze robiło. On always tak robił. Dobrze, że nie myślą tak wszyscy, bo byśmy, jak always tak robił, byśmy nadal w jaskiniach siedzieli. No, nawet koła byśmy nie mieli. Ale nie narzekajmy, dziadek wróci w poniedziałek, to będzie zszokowany tym, co się wydarzyło. Dobrze, że go nie było w ten tydzień, jak nam przeprowadzkę robili, bo by nam namieszał. Chociaż tam za wiele do powiedzenia to on nie ma. Zresztą nikt się go nawet specjalnie nie pyta o zdanie. Co dziadka też choć zauważyłem w kurwia, bo od pewnego czasu mnie się bardziej pytałem niż jego. A było kiedyś na odwrót. Siłą rzeczy. Może dlatego, że ja po prostu reprezentuję bardziej otwarty pogląd na sprawę. Nie protestuję na każdą zmianę tylko dlatego, że ma nastąpić. On jeszcze nie usłyszy, co menadżer ma do zaproponowania w związku ze zmianą, tylko usłyszy hasło zmiana lub propozycja zmiany i już mówi nie. Nie. No to będzie miał dziadek szok. Zrobili nam open space, przemeblowali nam wszystko, tylko musiałem poprzenosić takie te... No. Jak to się nazywa? Bącze. Bącze... Ja w ogóle wam powiem z tym, ale co zaraz dokończę wam o tych kijach. No bo mamy te listwy, które mamy, są podzielone na rodzaje drewna, tak? Mamy oak, ash, maple. Takie rodzaje drewna to są. Dąb, jesionka, klon. I inne. I one są powiązane po 20 patyków i z folią są owinięte i to trzeba poprzenosić było z jednego pomieszczenia do drugiego, a to waży trochę. Nie, no nie powiem, siłownia taka za darmo w pracy i w ogóle, tylko się zmęczyłem troszkę. No. Nie spociłem się, bo nie biegałem, ale ten. Co wam chciałem powiedzieć o tym języku? Ostatnio to zacząłem u siebie zauważać. Siłą rzeczy coraz bardziej, przepraszam was najmocniej, siłą rzeczy coraz bardziej już po tych kilku latach przebywania w angielskim środowisku i życiu w Anglii zacząłem mieć przyswojone coraz większą ilość słów, których albo w Polsce nie używałem, określeń w sensie takich terminologii i tak dalej, albo używam ich tu na tyle często, że weszły mi w krew i wręcz, to się przyznaję ze wstydem, wręcz momentami zapominam odpowiedników polskich. Wiem, jak to wygląda, sam się z tego śmiałem, jak tu przyjechałem, że ludzie zapominają, a teraz rozumiem, dlaczego zapominają i szybciej i częściej używają, czasem wtrącają zwroty angielskie, bo jest łatwiej. Wiem, zaraz mnie skrytykujecie wszyscy puryści językowi, jakie łatwe, jakie to. Ja wiem, trzeba pracować nad językiem, dlatego nadal czytam polską literaturę, polskojęzyczną w sensie. Znaczy, po polsku. I obcuję z językiem, żeby nie wypaść z obiegu. Ale słuchajcie, po 5, właściwie już 6 prawie latach to może się zdarzać, prawda? To można się zdarzać, to ci, którzy mieszkają w Anglii, już jakiś czas to rozumieją. Absolutnie nadal się wyśmiewam i wręcz szydzę z
z ludzi, którzy siedzą tu miesiąc, trzy albo pół roku i już po prostu tak są przesyceni angielskością, że zapominają w ogóle całych zwrotów, jak jest po polsku, albo robią dramatyczne rzeczy. Ostatnio z takim chłopakiem gadałem, to jest siostrzeniec mojej koleżanki, chłopak lat 20. Ta koleżanka, jako jego ciocia i mama chrzestna, przy okazji no, zaprosiła go tutaj, bo chłopak w Polsce pracy nie umiał znaleźć za bardzo. No to go zaprosiła do siebie i pomogła mu znaleźć pracę, no go tam przetrzyma, jak sobie zarobi na wynajęcie pokoju czy mieszkania, no to się od niej wyprowadzi, tak, no tak standard pomocy rodzinnej. Chłopak siedzi tu miesiąc, tak, nieco ponad. I ostatnio ona poprosiła, żeby on podskoczył na rowy, bo mieszkamy powiedzmy na przełaj przez las od siebie jakieś 20 minut rowerem. I ona poprosiła, żeby na tym rowerze podrzucił mi jedną rzecz, bo ona nie ma samochodu. No to mi przywiózł tą rzecz, pogadaliśmy chwilę pod domem. I teraz uwaga, chłopczyk się ze mną żegna, mówiąc, no to fajnie ten, coś tam i mówi do mnie, no to ja już jadę, to do później wtedy. Co? No do później wtedy, cześć. Do później wtedy? I tu skumałem, kalka językowa, see you later then. See you later then, po angielsku. Kalka językowa na język polski przetłumaczone dosłownie w głowie. To do później wtedy. Ja się teraz będę tak z wami żegnał przy każdym filmie. To do później wtedy. Jeszcze taki muszę taki akcent sobie zrobić, jak on ma po miesiącu. Akcent ma taki, że ja pierdolę. To do później wtedy, nie? No, to do później wtedy, ale później wtedy będzie na końcu filmu. Co my tu mamy? Kochani, ja wam coś powiem. Wy tam mnie nie rugajcie za te informacje o szkole, bo po pierwsze, tak jak tu zresztą napisało kilku widzów, że szkoły w Anglii się różnią między sobą, nie ma ogólnej standaryzacji, w jednej szkole jest tak, w drugiej troszkę inaczej, ale ogólny przekaz, który chciałem wam dać, to wam dałem. Poza tym ja, nie mając swoich pociech, ani sam nie uczęszczając tutaj do szkoły, bazowałem jedynie na informacjach, które zdobyłem od moich znajomych, którzy mają dzieci w wieku szkolnym. Stąd te informacje są, takie, a nie inne, ale myślę, że dalekie od prawdy nie są. Doro Silvera napisałaś, to jesteś ona chyba, do mnie, że no cóż, nie mogę się zgodzić, to pod moim filmikiem o emigracji dotyczących dzieci w UK, jak tutaj dzieci zagospodarować, jak się już ma i przywozi tu. Doro Silvera, no cóż, nie mogę się zgodzić, mundurki są i owszem, ale nie zawsze z marynarą i krawatem, no bo nie zawsze są z marynarą i krawatem, bo to wszystko zależy od szkoły, zresztą tak jak napisałaś, wszystko zależy od szkoły. Ja akurat widzę tutaj w okolicy naszej szkoły mają wszystkie dzieciaki, chodzą w krawatach ładnie, dziewczynki też mają garsonki i krawaty, albo spodnie i krawaty, są krawaty. Miejsce w kantynie u nas bezpłatne. No widzisz, u was bezpłatne, a tu się okazuje, że niekiedy trzeba płacić i tak dalej. A do tego darmowy breakfast club. No taki wypas to chyba tylko w prywatnej szkole, albo nie wiem, gdzie ty mieszkasz. Czyli darmowy serwis śniadaniowy, piszesz, dla wszystkich chętnych. Szkoła jedna z lepszych w okręgu. No pewnie jedna z lepszych, dlatego ma więcej sponsoringu, no. O ile nie jest prywatną szkołą. Mundurki rzecz praktyczna i sensowna w tym wydaniu, ale żeby nie było za złotko, to wspomnę o wszechobecnym problemie wszy w angielskich szkołach. Ja nie słyszałem o wszach. Czy ktoś mi tam kiedyś opowiadał, że w którejś ze szkół właśnie dziecko kogoś tam dostało wszy? Ale słyszałem, że są, że inzekty są przynożone przez inne dzieci. No, Vero Silvera. No nie, no dziękuję za korektę, ale tak jak mówię, no każda może też się różnią regionami. Wiecie, nie wiem. Parapsychologicznie, Natalii Pewalska. Cześć Natalii. O, Natalii. Że możesz zamiast gabinetu założyć stronę www, gdzie będziesz bezinteresownie pomagał, ale w gabinecie też będę bezinteresownie pomagał. Bezinteresowna pomoc z cennikiem. Nie no, żartuję sobie. Franek Kimono. A, to już by... tak. Aha, bo tu chodzi o tą parapsychologiczną pogadankę. Że jedziesz naprawić maszynę do klienta, bo coś szwankuje, przez przypadek coś zepsułeś, jeszcze bardziej, teraz kompletnie nie działa. Pół fabryki stoi, a ty musisz wytłumaczyć klientowi, że się sama zepsuła i musi czekać do jutra na część. Czy nie jest stresowo? Zależy, jak se pograsz z klientem. Ja bym osobiście się w ogóle nie stresował w takich sytuacjach, ale no ja to jestem ja. Ja się już wieloma rzeczami przestałem stresować. Nawet ostatnio nie poszedłem do pracy, bo się by źle czułem w poniedzieli. Zadzwoniłem rano, że się źle czuję i nie przychodzę. Mama tutaj, ja nie zwolnią cię, bo wiesz, jeszcze ci się okres próbny nie skończył, ale już niedługo, mówię do niej, już za parę dni mi się kończy. A ona mówi, no ale wiesz, żebyś nie miał kłopotów. Rano przychodzę do pracy na drugi dzień, kolega taki, Polak, młody, już tam ma kontrakt, on do mnie, no nie było cię wczoraj, zadzwonię, że jesteś chory, wiesz, żebyś nie przegiął.
Idę do mojego szefa i się pytam go, czy ma ten, że wczoraj nie byłem, no przepraszam, się naprawdę źle czułem. Don't worry about it, don't worry about it. As long as you call us in the morning, it's okay. Jak tylko, że tylko dzwonię zaraz rano, jeszcze przed rozpoczęciem zmiany, że mnie nie będzie, jest wszystko w porządku. No i oczywiście, że nie robię tak codziennie, nie? No. Co tu mamy? A też takie filmy te stare mi komentujecie, że Niemcy się skończyły. Bogini Bastet, arcydzieło. Cóż, w Polsce ocieplanie wizerunków Niemców, a w Niemczech oczernianie Polaków. I chciałabym zobaczyć i słyszeć to, co ci powiedziała Agnieszka. Mieszkam w Niemczech od dawna i nie wydaje mi się, żeby ten kraj to było szmaciarstwo. Nie wiem, co ci powiedziała, ale pewnie bym zaczęła polemizować. Bogini Bastet, co mi powiedziała? Powiedziała mi, że sama Agnieszka też do Niemiec jeździ często, ale aczkolwiek ostatnim razem była chyba 5 czy 6 lat temu, tak mi mówiła. Powiedziała, że się bardzo dużo zmieniło w miejscach, które normalnie, regularnie odwiedza z uwagi na przyjaciół, rodzinę i tak dalej. Ja ostatni raz w Niemczech byłem 6-5 lat temu, wysyłany tu z Wielkiej Brytanii z firmy na spotkanie z moimi klientami. Spędziłem tam tydzień, że opowiadałem o tym, ale to była mała miejscowość. W dużych miastach byłem w Hanowerze, ale przez pół dnia. Nie było tam źle, ale słuchajcie, przecież ja mam rodzinę bardzo blisko mi, sporo tej rodziny i znajomych i przyjaciół w Niemczech. I wszyscy powtarzają, że jest coraz gorzej. Zwłaszcza w centrach dużych miast, jest coraz gorzej. Jest niebezpiecznie. Jest brudno. Agnieszka właśnie to mówiła, że była zszokowana poziomem brudu na ulicach niemieckich. Kiedyś dosłownie, niemieckie ulice wyglądały tak, że można byłoby prosto z chodnika śniadanie zjeść. A teraz ona mówi, że jest po prostu syf, jest brud. Jest niebezpiecznie, człowiek się czuje niepewnie, zwłaszcza wieczorami. Także to jest to, bogini Bastet. A tu piszesz jeszcze dalej, bogini Bastet, i tak wolałabym siedzieć w koszalinie i dać radę zostać radcą podatkowym w Polsce zamiast w Berlinie i rozumiem, co czują inni emigranci. Nam wygnanym nie jest za granicą ani łatwo, ani nam to na pstryk nic nie przychodzi. Za domem ojczystym i rodziną się tęsknię jak cholera. No tak. No tak, takie życie. O, tu muszę przeczytać ten wpis, bo to mała pogadanka parapsychologiczna, tam coś wspominałem pewnie o tych fundacjach różnych i o Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. A Czerwona Diablica się wypisała tutaj tak. Jestem jedną z bardzo wielu osób w Polsce, której sprzęt podarowany przez WOŚP uratował życie. Więc absolutnie nie zgadzam się z opinią, że oni nie pomagają. Dobrze, że są i duże i małe fundacje, które każda z nich są potrzebne. Mała kupi buty dla dzieci na zimę, a duża tomograf lub inny sprzęt medyczny, który jest niezbędny do ratowania życia lub zdrowia ludzkiego. Czy ja powiedziałem, że WOŚP nie pomaga? Nie przypominam, musiałbym ten film teraz zobaczyć. Ale nie mogłem tak powiedzieć, bo ja tak nie myślę. Nie chodzi o to, że WOŚP nie pomaga, tylko jak są już takie przerośnięte, ogromne fundacje. Owszem, że one są potrzebne, bo też mają inną siłę rażenia i tak dalej, ale tam już jednak one generują mnóstwo kasy na rzeczy, które nie trafiają bezpośrednio do potrzebujących, a właściwie są potrzebne na utrzymanie takiej fundacji. Ja wiem, że no, ci ludzie, którzy tam pracują, muszą z czegoś żyć. To nie jest to kwestia, że ja jestem przeciwko WOŚP-owi, ale osobiście chętniej wrzuciłbym takiej małej fundacji, która na przykład lokalnie zajmuje się, nie wiem, 15 rodzinami w swojej okolicy, które dobrze zna, których potrzeby dobrze zna, których może prześwietlić na bieżąco i wiedzieć, czy oni faktycznie tej pomocy potrzebują, czy próbują wyłudzić tą pomoc, czy wiecie, o co chodzi. Niż takiej dużej. Taka duża i tak zawsze będzie miała wsparcie, bo będzie miała i sponsorów komercyjnych i tak dalej, bo i firmy na to wpłacają ogromne pieniądze. Ale tak swojego pieniążka to bym prędzej dał takiej małej fundacji. No. Alouet 1. Pięknie to napisałaś, kochanie. Pięknie, że pod moją pogadanką parapsychologiczną o stresie. Alouet 1. Zmartwienia są jak konik na biegunach. Choćbyś nie wiem, jak długo jechał, to i tak nigdzie nie dojedziesz. Ja, aby przerwać potok złych myśli, robię coś bardzo banalnego. Załączam filmik z głupimi kotami. Zawsze działa. No, wiecie co? Ja pracując sam nad sobą wyrabiłem i cały czas wyrabiam w sobie takie przyzwyczajenie do, bo to jednak wymaga, to nie jest tak, że już mam raz wyrobione i cały czas to działa na pstryk, bo nie działa na pstryk, trzeba się kontrolować jednak. Pewne przyzwyczajenia przez lata hodowane w głowie są, cały czas dobijają, żeby wrócić z powrotem do życia, ale ja staram się i robię to w każdej sytuacji, która jest zła, w sensie takim, nie wiem, stresująca, coś złego się wydarzyło, denerwująca. Staram się znaleźć pozytywy tej sytuacji. Bo w każdej, nawet najgorszej sytuacji jest coś dobrego. W każdej.
W każdej. Wierzcie mi, że w każdej. No. Co? Tomasz Gumowski. A, Niemcy się skończyły, ten mój filmik. Napisałeś, nie pierdol, jestem Niemka, ale ze Śląska. A, to odniesienie do słów mojej ciotki, siostry mojej mamy, która powiedziała, że jestem Niemka, ale ze Śląska, a ty piszesz, Tomasz Gumowski. Jestem Niemka, ale ze Śląska, to znaczy, że myśli, że Śląsk jest niemiecki. No, ja w ogóle... ja ci odpisałem, że ci pogratulowałem nieskomplikowanego procesu myślowego. Nie. Moja ciocia, z uwagi na to, że pochodzi z dwójki rodziców niemieckich, podobnie jak moja mama, tak, no w końcu są rodzeństwem, etnicznie jest Niemką, ale dodaje zawsze, że jest Niemką ze Śląska. To jest skrótem myślowym mówiącym o tym, że się nie utożsamia z Niemcami jako takimi i wcale nie uważa, że Śląsk jest niemiecki. Śląsk jest śląski. U nas w rodzinie wszyscy tak uważają. Śląsk nie jest ani polski, ani niemiecki. Śląsk jest śląski. Śląsk jest mieszanką Polski i Niemiec. Polskiego i niemieckiego języka, polskiej i niemieckiej mentalności, polskiej i niemieckiej kultury. To jest mieszanka. Mieszanka, z której stworzyło się coś nowego. Śląsk jest Śląskiem. Rozumiecie, o co chodzi? No. To jest jak herbata z mlekiem. Jest herbata i jest mleko. Osobno to są dwie różne rzeczy. Jak się pomiesza, jest herbata z mlekiem. I nie jest to ani herbatą, ani mlekiem. Jest herbatą z mlekiem. No. No jak wódka z Coca-Colą, osobno dwa różne napoje. A jak się zmiesza, jest woda z kolą. Ani to woda, ani kola. Już nawet lepsze niż ta herbata z mlekiem. Ani to woda, ani kola. Woda ma 40%, kola ma 0%, co to ma cukru dużo, nie? No, jak się to razem zmiesza, to ta Coca-Cola razem z wódką nie ma 40%. I nie jest już taka słodka. No, raczej dokładnie mi to już. Lemity Fox. Piszesz, parapsychologicznie o stresie. Często mamy jednak sytuację, kiedy jesteśmy za coś odpowiedzialni i jesteśmy jedynymi osobami, które mogą coś zmienić. Czekajcie, jego czek musi być, bo mi pogardla się z tego. Nie zawsze sytuacja pozwala na to, żeby pójść na spacer i dać sobie czas. Tak? No dobrze. Czasem sytuacja wymaga podejmowania szybkich i stanowczych decyzji, na przykład mój pociąg odjeżdża za 10 minut ze mną lub beze mnie, a ja zabłądziłem jadąc samochodem na dworzec. Jeśli o mnie chodzi, to z krótkotrwałym stresem radzę sobie dość dobrze. W sytuacjach, w których wymagane są natychmiastowe działania, na przykład niebezpieczna sytuacja na drodze, kropka. Miałem kilka sytuacji, w których zadziałem jak automat, a po wszystkim stwierdziłem, tylko ja pierdolę, było blisko. Potrzebowałem kilku sekund na ogarnięcie się i ruszyłem dalej. W sytuacjach, w których na decyzję mam mniej więcej ułamki sekund, na przykład zadanie na egzaminie, to za które nie wiem jak się zabrać, zwykle działało u mnie tak, że potrzebowałem kilku, czasem kilkunastu lub kilkudziesięciu sekund na ogarnięcie myśli, aby móc zacząć analizować problem. Gorzej radzę sobie jednak z długotrwałym stresem. Ale nie mówię tu też o sytuacjach typu mam rachunek, nie mam kasy, nie mogę zarobić nic, tylko raczej o sytuacjach, w których wszystko jest w moich rękach, a stawka jest wyższa niż ustawione odsetki za nieuregulowany rachunek. Trochę enigmatyczne, więc tak, mam problem, żeby się do niej odnieść, ale do tej sytuacji, że za 10 minut że pociąg, a ty zabłądziłeś. Będę to powtarzał jak mantrę. Zabłądziłeś, masz 10 minut do pociągu, to po co się martwisz? Ja tak robię. Biegnę na pociąg, autobus się stał w korku, biegnę na dworzec ale z myśleniem takim, zrobię wszystko, żeby na ten pociąg zdążyć, czyli nie odpuszczę sobie, będę biegł na przykład. A jak pociąg mi spierdzieli sprzed nosa na peronie, że wlecę na peron, a pociąg będzie już odjeżdżał, trudno, pojadę następnym. Dramatu nie będzie, świat się nie skończy. To jest moje myślenie w głowie. Michał, rób wszystko, żeby zdążyć na ten pociąg, ale jak się nie zdążysz na niego, to się świat nie zawali. To samo Remedy Fox polecam tobie w takich sytuacjach. Zabłądziłeś? To spróbuj, bo w momencie, kiedy zaczynasz się stresować, a za 10 minut mam pociąg, przestajesz myśleć w miarę spokojnie i racjonalnie i możesz na przykład przegapić najkrótszą drogę, którą mógłbyś teraz na dworze dojechać. Z tego zdenerwowania. A będąc nie zestresowanym, tylko myślę, że najwyżej nie zdążę, ale spróbuję dojechać jak najszybciej się da. A nagle, tu jest objazd taki, którym mogę szybciej dojechać na parking przy dworcu. Którego byś wcześniej nie zauważył, albo nie zauważył pod wpływem zdenerwowania czy stresu. Także to proponuję. Długotrwały stres, o którym piszesz Remedy Fox. Ta sama zasada. Po co? Po co się długotrwale czymś stresować? Wiem, że to jest trudne i wiem, że dla wielu z was to jest wręcz niewyobrażalne, że można tak zacząć żyć, ale ja tak zacząłem i wiem, że to jest wykonalne.
To jest naprawdę, to wygląda jak, właściwie to jest ignorancja i olewactwo. Ale ta ignorancja i olewactwo powoduje, że bardzo wiele sytuacji poza mną się same rozwiązują. A ja bym spędzał godziny na martwieniu się i nie przespanych nocy bym miał mnóstwo martwieniem się czymś, na co na przykład nie mam wpływu albo nie potrafię czegoś odsunąć na tu i teraz. Więc zlewając ten problem, po prostu o nim nie myślę i ten problem za chwilę się może sam zgubić. Też pamiętajmy o tym, to jest troszeczkę może takie, niektórzy powiedzą magia, ale nie do końca. Pamiętajcie o tym, że to, co się dzieje wokół nas, to są nasze myśli. Jeżeli myślimy intensywnie o tym, że... programujemy się generalnie, idąc na egzamin. Nie zdasz. Oczywiście, że nie zdasz. Nie zdasz, bo jesteś już zaprogramowany na niezdanie. I nawet jak dostaniesz zadania, które znasz, to je spierdolisz. Podświadomie, żeby nie zdać. Bo już się umówiłeś z własnym umysłem i ze swoją podświadomością godzinę wcześniej, że nie zdasz. Nie programujcie się w ten sposób. Idę na egzamin, jestem średnio przygotowany, zobaczymy jak będzie. Muszę je spróbować, bo olewając w ogóle ten egzamin, na pewno nie zdam, ale pójdę, może zdam. A jak nie zdam, trudno, pójdę na poprawkę. Będę się tym teraz stresował? Nie, po co? Po co? Tylko i wyłącznie tym stresem i tym zdenerwowaniem popsuję sobie swoją zdolność do dobrej koncentracji na przykład na egzaminie. Jest takie, może troszkę wulgarne, ale fajne powiedzonko: miej wyjebane, a będzie ci dane. I to jest prawda, to się sprawdza. Uwierzcie mi, że to się sprawdza. Ja wiem, że to brzmi może trochę nieodpowiedzialnie. Ktoś pomyśli, Boże, on jest kurwa ten Michael nieodpowiedzialny. To nie jest nieodpowiedzialność. To jest odpowiedzialność za swoje własne zdrowie psychiczne. Mieć wywalone na rzeczy, na które albo nie mamy wpływu, albo mamy ograniczony wpływ. Po prostu. A jeżeli masz, tak jak napisałeś, wszystko w twoich rękach jest i masz na to wpływ, to działaj. Pierwszy model jest działa. Nie stresuj się, że masz coś do zrobienia, tylko zrób to. Bo się stresujesz, że ci nie wyjdzie, to ci nie wyjdzie. Ale jak nie będziesz próbował, to ci na pewno nie wyjdzie. Tak ja to widzę. Daniel Wojtaj. Zrób odcinek o zarobkach w UK, proszę. Już robiłem, kiedyś opowiadałem o tym. No? Tak? Nie robię? Napiszcie mi w komentarzach. Jak nie robiłem, to zrobię. No, zarobkach w UK. No a co mam ci gadać o tych zarobkach, że są? No nie, dobra, napiszcie, jeżeli chcecie faktycznie, to ale konkrety. O zarobkach to mogę wszystko. Ja w ogóle przez ostatnie parę dni sobie zadałem sobie zadania zrobiłem, bo sobie oglądałem youtuberów z Anglii, którzy nagrywają o Anglii, o życiu w Anglii, takie pogadanki jak moje. I znalazłem kilkunastu różnych i takich dużych, co mają tam wiele subskrypcji, są znani od lat. I takich zupełnie widać początkujących, bo tam powiedzmy 170 subów i tak dalej i pierwszy film nagrany 2 miesiące temu. Oczywiście dajmy wszystkim szansę, nie? No i ludzie różne rzeczy, w zależności od tego, gdzie siedzą i co robią, to wypadają różne rzeczy, no. Jedni opowiadają o tym, że są szczęśliwi, zarabiając 7,5 funta na godzinę i to jest dobry zarobek i spoko trzymać się takiej roboty. A drudzy mówią, że za 22 tysiące rocznie to nawet się z domu nie opłaca wychodzić. Tak, kochani. Zombie. Strasznie ubezwłasnowalniają te dzieciaki. No tak. Ja robiłam wielką awanturę, jak w wieku 13-14 lat mnie rodzice chcieli wozić do szkoły, a wcale nie miałam jakoś blisko wtedy. Tak samo mundurki. Trochę chora rzecz, od małego żyjesz jak w korpo. I o to właśnie chodzi. Nie spóźniać się, to jest bardzo silny nacisk w Anglii w szkołach, nosić mundurki. Nie ma zlituj. Masz się przygotowywać do wdrażania się do korpo. Tym w ogóle powrotami, ja osobiście uważam, że to jest dobre, że rodzice odprowadzają te dzieci i przyprowadzają. To jest robione tak, ja to obserwuję nawet tu wśród sąsiadów, że to nie jest tak, że każdy rodzic osobno to dziecko zaprowadza. One się, widziałem, zauważyłem, te matki tu umawiają, że codziennie inna matka idzie, zaprowadza na przykład piątkę swoich dzieci, dzieci swoje, na przykład swoje dziecko plus piątkę dzieci sąsiadów. Drugiego dnia kolejna matka bierze te swoje dziecko i piątkę dzieci sąsiadów. I tak codziennie inna z tymi dziećmi chodzi i wraca. Jest też teraz głośno na Wielkiej Brytanii o krążących, policja oficjalnie ostrzega, to nie jest żaden urban legend, o krążących porywaczach dzieci, że jeżdżą samochody, już teraz się wycwanili nie faceci, a kobiety. Zapraszają dzieci do samochodów i że niby je podwiozą gdzieś i tak dalej. Ja uważam, że to jest dobre.
A umówmy się, do 15 roku życia będzie, mamy nadal do czynienia z dziećmi. Powyżej też, ale te 15-latki już może są bardziej roztropne, bym tak powiedział, chociaż. No. A, powiedzmy ta 15 lat jest tą taką magiczną granicą. Poniżej to jeszcze dziecko, powyżej już nastolatek. Maria Ferenc. Cześć, kochana Maria Ferenc. Tak, o emigracji i o szkołach piszesz. Dzieci najbardziej boją się spóźnień w szkole. Jakiś czas temu mieszkałam z syna rodziną, aha, bo ty masz syna w Wielkiej Brytanii, i co dzień rano obserwowałam, jak Nikolka, moja wnusia, około 7 lat, wpadła, wtedy około 7 lat, wpadała w panikę, przed drzwiami tupała nóżkami i krzyczała: mama, szybko, bo się spóźnię. Dopiero ty mi wyjaśniłeś, dlaczego. Ona bała się stania w tej grupie kolejce do odnotowania spóźnienia. Nigdy nie przyszło mi do głowy zapytać, dlaczego tak panikują obie, ona i synowa. Jeszcze ci dopowiem, bo sam nie wspominałeś, że chodzą tutaj, że chodzą tu do szkoły również w weekendy, ale to te, które chcą. Tak, chodzą. Moja wnusia chodzi do dwóch szkół, angielskiej w dni powszedni i polskiej w weekendy. Tak, są polskie szkoły właśnie weekendowe. Dużo dzieci polskich chodzi do tych szkół polskich. Nawet maturę można zdawać po polsku. To jest taka nieobowiązkowa, sobie po prostu można zdać. Chych Uch napisał w emigracji: co to za problem, aby schować mundurek do plecaka? Ano, chych Uch, duży problem. Ponieważ to nie jest taki mundurek, jak w Polsce pamiętamy mundurki, że się ubierało na ubranie. Zapinany mundurek z białym kołnierzykiem. Nie. Mundurek szkolny w Wielkiej Brytanii, jeżeli chcesz go schować do plecaka, to albo będziesz chodził po ulicy nago, albo musiałbyś w plecaku mieć ubranie na zmianę. Bo mundurek szkolny zostaje kompleksą. Buty, spodnie, podkoszulka z emblematem szkoły i z wystającym kołnierzykiem, na to blazerek, albo koszula dla starszych dzieci i krawat, dla młodszych dzieci też krawat, i jakiś taki jumper, czyli bluza na górę zapinana, albo na przykład z kapturem, albo marynarka, albo kurtka z emblematem szkoły. Jesteś od stóp do głów, poza majtkami i skarpetkami, masz wszystko w emblematach szkoły. Także musiałbyś mieć ciuchy na zmianę. A tak, Bartek W, też o szkole. Cześć Michał, oglądam twoje vlogi od dłuższego czasu, o ile z reguły jestem zbyt leniwy, żeby napisać komentarz, tym razem nie mogłem się powstrzymać. Obawiam się, że wprowadzasz widzów w błąd. Ojej. Mówiąc, że dzieci do 14 roku życia nie mogą chodzić same do szkoły. Najprawdopodobniej zależy to od regionu, jak również od tego, jakie zasady sobie ustali dana szkoła. Mój syn, który w tym roku skończy 14, chodził i wracał sam ze szkoły już w wieku 8-9 lat. Oczywiście musiał mieć przy sobie pozwolenie podpisane, no właśnie, zarówno przeze mnie, jak i moją żonę. No właśnie, to pozwolenie. Ale tu może to zależy od regionu, bo ja mówię, ja bazuję, Bartek W i widzowie, ja bazuję na informacjach od moich znajomych, którzy mają dzieci tu w szkołach. Może tylko w regionie West Midlands, w Birmingham, Coventry, West Bromwich, Wolverhampton, w tych regionach, czy Leamington Spa. Tutaj jest tak, że te dzieci, są zaprowadzane do szkoły i przyprowadzane ze szkoły do wieku 14 lat. Taką informację dostałem od kilku moich znajomych, bo pytałem, do jakiego wieku musisz zaprowadzać dziecko do szkoły? Do 14 roku. Jak skończy 14 lat, wtedy już chodzić może samo. To są informacje, które ja mam. Ale fajnie, że to wyjaśniasz, że gdzie indziej jest inaczej, w sensie innej części Brytanii. Z kolei dzieci chodzące do secondary school, czyli wiek mniej więcej 11 plus, od samego rozpoczęcia szkoły mogą chodzić do i ze szkoły na własną rękę. Nie, no właśnie mówię, że nie. No, piszesz, powiem szczerze, że nie widziałem jeszcze ucznia secondary school, który szedłby do szkoły z rodzicem. Ja widzę pod szkołami typu secondary school codziennie kolejki samochodów rodziców odwożących swoje dzieci. A dzieci, które idą piechotką, bo mają blisko, idą, tak jak powiedziałem, grupą i zawsze idzie z nimi jakiś dorosły. Może to jest kwestia tego, tych, bo to od kilku miesięcy jest nagłaśniane przez policję, te niby zwabienie dzieci, porywania. Nie wiem, czy w ogóle do jakichś porwań doszło, ale wiem, że zaczepki były, bo to w gazetach piszą tu prawie co tydzień, że znowu był przypadek tego, że ktoś próbował dziecko zaciągnąć do samochodu, ktoś dziecko zaczepiał w parku, i tak dalej. To może to jest to. Piszesz tutaj, jeśli chodzi o spóźnienia, oczywiście masz rację, jest to naprawdę irytujące, gdy dziecko spóźni się nawet minutę lub dwie, musi wpisać się na listę spóźnialskich. Zapomniałeś, piszesz Bartek W, również wspomnieć, albo przegapiłem, o przypadku, gdy dziecko zachoruje. Chyba nie wspominałem. Należy tego samego dnia zgłosić to do szkoły, jak również podać orientacyjną liczbę dni nieobecności oraz w dniu powrotu dziecka do szkoły należy przynieść notatkę usprawiedliwiającą nieobecność.
Ogólnie angielskie szkoły są najbardziej nastawione na obecność, czyli attendance. Każda szkoła ustala sobie procentowy target obecności, z reguły 92 do 96%, tak jest. I naprawdę potrafi robić duże problemy, jeśli dziecko opuszcza za dużo dni. Dzieci, które mają tendencję do chorowania, są wtedy najbardziej poszkodowane. Tu jeszcze wspominasz o tym, że o nieobecnościach związanych z różnego rodzaju wyjazdami na urlop. Że się płaci za to, tak, jeżeli pojedziesz na urlop w terminie poza wakacyjnym dla dzieci, to, bo tu wyjaśniasz, że rok szkolny jest podzielony na 3 semestry, zimowy, jesenny i letni, i każdy z semestrów trwa mniej więcej 12 tygodni, a tygodniowa przerwa w środku semestru i dwutygodniowa przerwa międzysemestralna, która z reguły wypada w święta Bożego Narodzenia i Wielkanoc. I miesięczne wakacje w sierpniu, nie? Ale tego nie dodać. I wszelkiego rodzaju wyjazdy powinny mieć właśnie miejsce w tych tygodniach przerwy. Jeśli rodzic chce gdzieś wyjechać z dzieckiem w czasie tygodni szkolnych, musi napisać podanie do szkoły o udzielenie urlopu wraz z uzasadnieniem, dlaczego wyjazd nie może mieć miejsca w czasie wolnym od szkoły. Bardzo często szkoły odmawiają, a jeżeli mimo wszystko zabierze się dziecko i pojedzie, grożą za to kary w wysokości 60 funtów tygodniowo za dziecko, czyli przy wyjeździe dwutygodniowym z dwójką dzieci można dostać karę w wysokości 240 funtów. Spora kasa. Spora kasa. The Ad Alex pisze, że 14 lat to już szkoła średnia. No nie, szkoła średnia jest troszkę później. Czekajcie, co tu mamy, bo tu... O! Aga Abram pisze, że dzięki za ten odcinek, bo tu mówimy o emigracji i o dzieciach w szkole w UK. Dzięki za ten odcinek. Tematyka akurat dla mnie, bo mam takie dwie pociechy, a nie ma czegoś takiego jak nasza świetlica, gdzie dzieci mogłyby poczekać na lekcje albo po lekcjach. Jest i to się nazywa After School Club, to jest świetlica po, to jest jak tam zajęcia się kończą o 15, to ona jest do 17 prowadzona. Nie wiem, to zależy od szkół, akurat o tej szkole, gdzie moja koleżanka zostawia dziecko, bo ona kończy pracę, także może przed 5 dopiero go odebrać ze szkoły tego syna, to ona płaci 10 funtów tygodniowo za ten after school club. A jest jeszcze before school club, to nie wiem, czy on się before nazywa, czy to się nazywa morning school club, jakoś tak, że to jest właśnie z kolei, to jest ten poranna świetlica, która jest od godziny chyba 7.30 do 9, bo o 9 się zaczynają lekcje. No i nie wiem, w zależności od szkół jest to płatne lub nie. Ja słyszałem tylko o wersji, że się płaci. To są jakieś symboliczne opłaty, typu właśnie 10 funtów, 5 funtów tygodniowo, ale się płaci. No bo tam niby nauczyciele ekstra zostają po godzinach albo przyjeżdżają wcześniej. Biedronka B, proszę poświęć nam więcej czasu. A co to niby znaczy? Czy biedronką mam pod, czy w ogóle wam? Aha. Marta Barcz, piszesz, Niemcy się skończyły do tego filmu. Piszesz, odnośnie widzów z Polski sprawa wygląda tak. Ludzie oglądają filmy na YouTubie o Polakach w UK czy Holandii, w których pokazani są żule i Polacy mniej wykształceni i jak się upokarzają pracując w fabrykach, mieszkając po 8 osób w zagrzybionych bungalowach i tak dalej. Potem pod filmem czytają komentarze Brytyjczyków czy innych narodowości, jakimi śmieciami są Polacy. Łagodne powiedziane, ty napisałaś w nawiasie, Marto? I to powoduje wściekłość widzów, którzy nie będąc nigdy na emigracji nie mają możliwości doświadczyć i zobaczyć, jak jest naprawdę, więc całą wiedzę czerpią z takich filmów i komentarzy. Wiem to z autopsji. No właśnie też zdążyłem zauważyć już od jakiegoś czasu sporą większość moich widzów, bo w tej chwili jest to około 70%. Ta różnica się zmniejsza na korzyść widzów, bo widzę po statystykach, widzów z Francji, Niemiec, Stanów Zjednoczonych, Anglii i Norwegii. Aczkolwiek nadal 70% moich widzów to są widzowie z Polski. Domyślam się, już widzę po wielu komentarzach i po rozmowach, które mam prywatnie na czacie z wieloma z Was, że się mieszkając w Polsce, nie będąc na zagranicą, nigdy nie mieszkając za granicą, tylko może ewentualnie jeżdżąc na wakacje do rodziny czy gdzieś, wielu rzeczy chyba nie rozumiecie, a dla mnie one są tak oczywiste, że omówię o nich jako rzeczach oczywistych i tu chyba występuje jakieś może niedorozumienie, może bardziej powinienem wyjaśniać pewne rzeczy opowiadając o nich, bo dla mnie one są oczywiste, oczywistą oczywistością i dla tych, którzy mieszkają za granicą też, a dla Polaków w Polsce może niekoniecznie. Dobrze, to już chyba tyle by było, moi drodzy. Tak. Dobra, tak jak mówię, ponagrywam jeszcze filmiki, jeszcze nagram piątkową pogadankę na piątek, czyli na dziś.
A ta jest na sobotę, czyli na jutro, ale dzisiaj jest sobota. Tak, wyobraźcie sobie, że jest sobota, to jest sobotnie piwo z Michaelem. No i będziecie mieli pogadankę piątkową, jak mi Wena przyjdzie oczywiście. No myślę, że mi przyjdzie po drugim piwie, także spokojnie. Za chwilę coś będzie, może. Po wieczorem później. No. To tymczasem ja muszę iść w ogóle się popakować, bo mam do zabrania trochę rzeczy typu alkohol, jedzenie i może jakieś przydałyby się ciuchy na zmianę na dwa dni. Nie wiadomo, czy się na przykład nie będziemy w błocie tarzać. No. Chatka. O wiem, opowiem wam w piątkowej pogadance o chatce. Bo sobie wynajęliśmy chatkę w lesie. Dobra, to tymczasem Borem Lasem życzę wam bardzo udanej soboty. Tak, bardzo udanej soboty wam życzę. Bardzo udanych sobotnich zakupów, sobotnich imprez i tak dalej, i tak dalej. Bawcie się dobrze, tylko się nie zapijcie za bardzo, bo w jeszcze niedzielę trzeba przetrwać, a potem w poniedziałek się idzie do pracy. Ale nie wybiegajmy tak daleko w przyszłość, jeszcze mamy weekend przed sobą. Do zobaczenia, moi drodzy. Pa!